Jestem stąd. Nazywam się Bartosz Kobus. Jestem byłym wiceburmistrzem miasta i gminy Krzywiń, byłem sekretarzem, a obecnie dyrektorem Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Rozwoju Wsi w Sielinku. Kandyduję z listy trzeciej drogi do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, lista numer 2, miejsce numer 4. Chcę, aby w naszych domach po pierwsze zapanowała zgoda, żebyśmy ze sobą zaczęli rozmawiać. Chciałbym, żeby samorządy nie bały się o swoją kondycję finansową, a mogły spokojnie inwestować, podnosząc co roku komfort i jakość życia mieszkańców. Chciałbym, żeby polskie rodziny decydowały się na kolejne potomstwo, wiedząc, że otrzymają fachową, dobrą pomoc w szpitalu. Chciałbym, żeby polskie szkoły wróciły do normalnego nauczania, do normalnych podręczników i myślę, że najlepszymi ekspertami dotyczącymi nauczania nie jest minister, tylko po prostu nasi polscy nauczyciele, którzy są do tego świetnie przygotowani. Chciałbym również uruchomienia środków z Krajowego Planu Odbudowy. To są środki przeznaczone na rewitalizację małych wsi, małych miasteczek, na kolejne zmiany, również na transformację energetyczną, tak abyśmy nie musieli płacić za drogi węgiel, a jednocześnie moglibyśmy żyć w czystym, zdrowym środowisku naturalnym. Jeszcze raz proszę Państwa o głos. Bartosz Kobus, lista numer 2, pozycja numer 4, trzecia droga. Do Szkutni, do przodu.